gdzie jesteśmy świadkami odbioru jednego z pięciu szynobusów. W sumie zamówiliśmy tych szynobusów pięć. Wartość całego projektu sięga kwoty 36 milionów złotych. 50% tych środków to są środki pochodzące z Unii Europejskiej. 50% to są środki pochodzące z budżetu naszego województwa. W roku ubiegłym praktycznie zostały odcięte Zamość. Proszę powiedzieć, jak się ten pojazd szynowy prowadzi? No zdecydowanie najlepiej z tych, co do tej pory prowadziłem, bo jest najnowocześniejszy i no, tak pod względem technicznym najbardziej zaawansowany. Także to jest nieporównywalne do tego, co było. Trzeci Wrocław, Wrocław gra. Czy jeśli połączenie będzie uruchomione z Lublin-Lubartów, takim na przykład szynobusem, będzie wykorzystywane przez mieszkańców Lubartowa i okolic? Myślę, że będzie, ale jest jeden warunek, że będzie zorganizowany dojazd tutaj do stacji. Lubartów ma tą specyfikę, że jest miastem długim, rozciągniętym. Najbliżsi mieszkańcy tutaj będą mogli oczywiście bez problemu skorzystać, ci, którzy mieszkają blisko stacji, ale jest kwestia tylko, żeby mogli skorzystać z pozostałych części miasta. Chcemy również, jak wybudujemy lotnisko w Świdniku, by absolutnie jeden szynobus kursował z Lublina na to lotnisko. Będziemy jednym z nielicznych lotnisk w ogóle w Europie, które będzie miało tego typu połączenie. Dzień dobry.